Okej. Witam wszystkich na prezentacji poświęconej Threat Intelligence. Nazywam się Jacek Grymudza. Od ponad 8 lat zajmuję się bezpieczeństwem, głównie tematyką związaną z Security Operation Center. Podczas mojej prezentacji opowiem troszkę o tym, jak poprawić swoje bezpieczeństwo używając Threat Intelligence. Czy ktoś z Was pracuje w jakimś soku, CERT-cie albo próbuje wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa? Okej. Jeszcze chyba nie dotarła taka grupa osób. No to mam nadzieję, że się ktoś tam dowie, jak to można poprawić. Jeśli chodzi o przedmiot mojej prezentacji, to wygląda on następująco. Opowiem kilka słów na temat ostatnich, głośnych ataków z ostatnich lat. Opowiem, co tak naprawdę jest Threat Intelligence, jak to rozwijać w organizacji. Kilka słów o nowej ustawie, która zostanie wprowadzona w Unii Europejskiej, tak zwanej General Data Protection, oraz kilka słów o chapterze IST Square Channel Poland, której jestem przedstawicielem. Chciałbym rozpocząć moją prezentację od słów słynnego myśliciela, filozofa Sun Tzu, który powiedział, że aby umieć wygrywać wojny, należy znać swojego wroga i również siebie. To jest analogia do cyberbezpieczeństwa, do ochrony przed cyberbezpieczeństwem, która jest bardzo ważna. To nie tylko w militarnych działaniach, ale również i podczas cyberobrony jest przydatne. Jeśli chodzi o przykłady ataków z ostatnich lat, to takim głośnym atakiem był atak na elektrownię na Ukrainie, gdzie Rosjanie odcięli od prądu setek tysięcy ludzi. Innym takim atakiem, który był dosyć bardzo głośnym, był atak na wirówki związane do wydobycia uranu. W tym ataku uczestniczyły kraje takie jak Stany Zjednoczone i Izrael oraz grupa APT-1, która ukradła dane z wielu firm w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Generalnie chciałem to tylko powiedzieć po to, żeby pokazać, że coraz więcej ataków jest jakby stargetowanych i publiczne informacje, publiczne sygnatury nie zawsze są w stanie wykrywać wszystkie ataki. Ataki APT są wycelowane w konkretną firmę i tak naprawdę są trudne do obrony. Co takiego jest Threat Intelligence? Jest to wiedza na temat motywacji i metod postępowania atakujących. Czyli generalnie w jaki sposób atakujący wykonuje swoją aktywność po przejęciu danej firmy. I wiedza o tym umożliwia podjęcie stosownych kroków w celu wykrycia takiego zagrożenia. Threat Intelligence jest związany z takimi dwoma pojęciami IOC i TTP. IOC oznacza Indicator of Compromise i tak naprawdę wszyscy myślą, że IOC to jest, że Threat Intelligence to jest IOC. Niestety tak nie jest. To jest IOC to są oczywiście wskaźniki, które umożliwiają wykrycie zagrożenia, takie jak IP, adres, URL. Natomiast tak naprawdę krytyczne jest poznanie wiedzy na temat metod postępowania atakujących, czyli ten parametr TTP. Okej, te wszystkie informacje pomagają podczas analizy incydentów bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o kroki, na diagramie zobaczymy zaraz kroki, które moim zdaniem są istotne podczas budowy jakby Threat Intelligence w naszych organizacjach. Pokrótce opowiem o każdym tym kroku, natomiast na samym końcu, w dalszej części prezentacji opowiem szczegóły dotyczące tych etapów. Pierwszym etapem jest identyfikacja krytycznych asetów w naszych organizacjach. Powinniśmy być zorientowani, co dla naszej organizacji jest ważne, jaki mamy biznes, jaki biznes prowadzimy. Jeśli prowadzimy biznes związany, nie wiem, z działalnością, jesteśmy jakąś partią polityczną, to dla nas atak na złośliwą podmiana strony może być dla nas bardzo, bardzo negatywna. Natomiast jeśli mamy biznes związany z finansami, to wiadomo, wszystkie transakcje są dla nas krytyczne. Kolejny krok dotyczy identyfikacji tak naprawdę atakującego.
Są różne motywy związane z działaniem aktywności. Jedni chcą nam ukraść kasę, inni jeszcze chcą nam coś innego zrobić. O tym powiem za chwileczkę. Zarządzanie IOC. Zarządzanie IOC dotyczy właśnie wszystkich tych wskaźników kompromitacji, takich jak IP adres, URL i tak dalej, i tak dalej. Więcej za chwilę. Wykorzystywanie wiedzy intelligence w systemach bezpieczeństwa. Niemal w większości systemów bezpieczeństwa są aktualnie są dostarczane feedy złośliwych IP-ków i tak dalej. Natomiast nie możemy tylko polegać na tej wiedzy, ponieważ istnieje wiele dostępnych źródeł danych na temat zagrożeń, które możemy dodatkowo wzbogacić nasze systemy bezpieczeństwa, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo. Kolejny etap związany jest ze śledzeniem komunikacji, jakby społeczności bezpieczeństwa, czyli wszystkiego rodzaju dokumenty związane z analizy złośliwego oprogramowania, które bardzo często zawierają wiele wskaźników, jak wykrywać, jak postępują atakujący oraz jak można ich wykryć. Bardzo często podczas takiej analizy na samym końcu są wskaźniki kompromitacji, więc nawet jeśli nie rozumiemy całej analizy, warto po prostu przejrzeć te analizy pod kątem właśnie samych wskaźników kompromitacji. Baza wiedzy, informacje, które mogą być krytyczne, które nie są jakby krytyczne w danym momencie, ale są jakieś strzępki informacji, nietypowe zachowanie, z którym aktualnie analityk nic nie robi w danym momencie, ponieważ według niego jest to false positive, za kilka miesięcy może okazać się, że to już jest jakiś symptom działania złośliwego, działania atakującego. W związku z tym nie lekceważmy żadnych tropów i o tym, jakich narzędzi użyć do tego, żeby takie rzeczy przechowywać, opowiem za chwileczkę. W dużych organizacjach, w dużych SOC-ach, Global SOC-ach, istnieje i CERT-ach, istnieje grupa, dedykowana grupa do ludzi przeznaczonych do wyszukiwania nowych zagrożeń, tak zwanych headhunterów. Oczywiście duże firmy sobie mogą na to pozwolić, duże organizacje, natomiast małe, no niestety nie zawsze. Monitorowanie podziemia, które może przyczynić się do tego, aby poznać, jakie są nowe trendy na czarnym rynku, czyli jakie wirusy powstały, czy też jakie złośliwe oprogramowanie. Oczywiście bardzo dużo firm bezpieczeństwa korzysta z tej bazy wiedzy z czarnego rynku po to, aby wykupuje programy złośliwe oprogramowanie po to, aby poznać, jak działają konkretne złośliwe próbki, po to, aby przygotować swoje sygnatury w swoich systemach bezpieczeństwa. Współpraca z firmami, które się specjalizują w tej dziedzinie, oczywiście rozwiązanie dla bogatych. Jeśli chodzi o te wszystkie kroki, które tu przedstawiłem, służą do tego po to, aby pomóc w analizie, wykrywaniu i mitygacji zagrożeń bezpieczeństwa w naszej firmie. Pierwszy krok związany jest przede wszystkim z tym, żeby zastanowić się, jakie są dla nas krytyczne asety. Zwykle jest to związane z finansami, czyli wszystkie wskaźniki, wszystkie dane związane z kartami kredytowymi, z danymi osobowymi, z wartością intelektualną, czyli wszystkie dane wrażliwe są zwykle przedmiotem zabezpieczeń, nie tylko dlatego, że jest duże pieniądze są, ale również dlatego, że są bardzo duże kary. W wyniku wycieku tych danych oczywiście są bardzo duże szkody. Handlowanie na czarnym rynku tymi zagrożeniami jest bardzo, tymi danymi jest bardzo popularne. Jedną z taką regulacją, o której wczoraj była mowa, jest regulacja GDPR, o której wczoraj była mowa, więc tak naprawdę chciałem tylko podkreślić tyle, że są bardzo olbrzymie kary w wyniku błędów związanych z nieprawidłowym przechowywaniem danych osobowych.
W związku z tym producenci systemów bezpieczeństwa już oferują różnego rodzaju rozwiązania po to, aby zamiksować te dane tak, aby nawet atakujący nie wykorzystał tych wykradzionych danych. Oczywiście taka informacja dla, tak, tu widzę, że jest trochę dużo młodych ludzi na sali, więc w związku z tą regulacją prawdopodobnie zwiększy się zapotrzebowanie na ludzi, tak zwanych administratorów bezpieczeństwa informacji. To jest odpowiednik DPO za granicą, więc tutaj być może warto zastanowić się nad tematem wyboru ścieżki rozwoju. Ustawa ta zostanie wprowadzona w 2018 roku. Kolejny krok jest związany z krytycznymi, to jest ten sam krok, ale dotyczy właśnie analizy krytycznych zasobów. Jak waszym zdaniem, co jest największe ryzyko dla waszych organizacji i firmach? Co jest największym zagrożeniem dla zarządu? Ludzie. Tutaj kolega powiedział, że ludzie. No może tutaj podpowiem. Audytor. Audytor to jest osoba, która... nie wiem, czy można wyłączyć tego Facebooka? Tutaj się coś pojawiło. Dobra, to zostawimy to. Więc audytor. Dlaczego? Ponieważ dla zarządów, prezesów naszych firmy najważniejsze jest to, żeby wszystko było na zielono w raportach audytowych, żeby wszystkie słupki się zgadzały. Natomiast niekoniecznie, czyli mamy generalnie bezpieczeństwo na papierze, a niekoniecznie tak to jest w naszej organizacji. I dla nich z punktu widzenia biznesu to jest dla nich najważniejsze. Oczywiście bezpieczeństwo to są koszty. Kolejny etap związany jest z motywacją, czyli najwięcej właśnie przestępstw dotyczy właśnie przestępstw finansowych. Związane jest to między innymi z tym, że na przykład dobry specjalista, programista w Stanach Zjednoczonych zarabia bardzo dobre pieniądze, natomiast specjaliści na przykład w Brazylii trochę inne pieniądze. Jest to też motywacja dla nich, aby tworzyć złośliwe oprogramowanie i sprzedawać na czarnym rynku. Inną grupą są ataki sponsorowane po to, aby wykraść wartość intelektualną oraz różnego rodzaju patenty, które powodują, że firma, która dostarcza jakichś unikalnych usług, staje się już mniej konkurencyjna ze względu, znaczy generalnie może utracić klientów przez takie aktywności. No i ich aktywizm związany z poglądami. Wskaźniki kompromitacji, jakby główny element, jakby, który jest związany z threat intelligence, właśnie to są wskaźniki IOC i każdy właśnie kojarzy ten IOC właśnie z threat intelligence. IP adres, który może być najpopularniejszym takim wskaźnikiem jest IP adres, który może być skojarzony z botnetami, z różnymi rodzaju malwareami, z DDoS-ami, atakami APT. Inny popularny jest wskaźnik dotyczący geolokalizacji. Jeśli widzimy w naszych organizacjach ruch z jakiegoś nietypowego, jeśli nasz biznes dotyczy na przykład specyficznego obszaru jednego kraju, a widzimy jakieś ruchy z innych krajów, to może to być jakby przesłanka do tego, aby zainteresować się takimi połączeniami. Adresy URL związane z ransomware'ami, phishingiem i tak dalej. Tutaj pozostałe wskaźniki, które są wykorzystywane w takich feedach IOC. Ze wskaźnikami IOC związanych jest kilka problemów, przede wszystkim czas aktualizacji. Jeśli mamy dosyć rzadko aktualizowane te feedy, to będziemy mieć wiele systemów, wiele false positive'ów w naszej organizacji. Dlatego też warto zastanowić się nad tym, aby feedy, które są dla nas mało wiarygodne, były jakby w trybie monitorowania, w trybie alertowania, natomiast nie w trybie blokowania, ponieważ możemy zablokować dozwolony ruch. Jeśli chodzi o inny problem, to należy pamiętać o tym, że niektóre feedy, na przykład jakieś feedy związane z ZUS-em czy FODO, dotyczą samego adresu IP, czasami nie ma informacji o domenie, która jest powiązana. Na jednym serwerze może być kilkaset domen, a tylko jedna czy dwie może być złośliwe. Więc tak naprawdę jeśli zablokujemy całego IP-ka, to możemy zablokować dozwolony ruch.
Więc trzeba o tym pamiętać. Powstała również tak zwana piramida Bianco. Piramida Bianco, która pokazuje zależność pomiędzy wskaźnikami kompromitacji, jak dużo wysiłku należy atakujący musi ponieść, aby dostać się do naszej sieci. Generalnie im wyżej jesteśmy tej piramidki, tym atakujący musi ponieść większe koszty, aby przełamać nasze zabezpieczenia. Tu na dole jest link do tej informacji. Jeśli chodzi o te parametry, wartość hasha może być łatwo zmodyfikowana, wystarczy dodać 0 bajta i tak naprawdę ten indikator już jest zupełnie inny. Wartość IP, każdy wie, że atakujący używają różnego rodzaju mechanizmów anonimizujących, jak Tor, proxy, i bardzo często też używają do właściwego ataku używają tak zwanych jump hostów, czyli najpierw włamują się do jakiegoś uniwersytetu, a później z tego uniwersytetu coś tam wykonują złośliwego. Jeśli chodzi o domeny, no troszkę trudniej to już jest, ale związane jest to z rejestracją domen, natomiast dynamic hosting, dynamic DNS też jest metoda, nie jest to jakieś duże utrudnienie dla atakujących. Jeśli chodzi o network host artifacts, wszystkie wskaźniki związane ze stringami, z różnymi plikami, katalogami, specyficznymi atrybutami, parametrami URL, takim jak user agent na przykład. Te wskaźniki już troszkę trudniej, utrudniają trochę robotę. Bardziej łatwiej wykryć tego atakującego. Natomiast jeśli znamy narzędzia, jakie są wykorzystywane przez atakującego, to już jesteśmy naprawdę, mamy dobry team. Dobry team mamy, blue team, oraz mamy już dużą wiedzę o atakującym. Atakujący musi przerzucić się na inne narzędzia. Atakujący musi ponieść jakieś koszty. Spowalnia go to bardzo go to spowalnia w jego aktywnościach. Jeśli chodzi o TTP, no wiedza to już jest taka, to już wiedza ekspercka i tutaj już wykwalifikowane firmy się głównie oraz researcherzy mają taką wiedzę na temat postępowania atakujących, dokładnie jakie ścieżki, jakie katalogi. Rozmawiałem kiedyś z takim specjalistą, który zajmuje się jakby przywracaniem firm do stanu używalności po atakach i stwierdził, że właśnie, że mają taką wiedzę i po kilku godzinach jest w stanie powiedzieć, jaka to grupa przestępcza ich zhakowała i tak naprawdę już po kilku minutach, jak już zna kilka atrybutów specyficznych, to on już wie, co tak naprawdę co ta firma zrobiła, czy firma wykradła pieniądze, czy coś innego. Więc nie będę tu robił reklamy, jaka to firma, ale generalnie są takie firmy, które się w tym specjalizują. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, przygotowałem tutaj dla was taką listę wskaźników, listę URL-i, które możecie wykorzystać do analizy wskaźników, do analizy potencjalnych wskaźników kompromitacji, czyli na przykład, żeby sprawdzić IP-ka URL-a. Może wymienię tylko te wskaźniki tutaj. Najpopularniejsze to jest chyba Virus Total, URL Void, URL Query. Ja bardzo lubię osobiście Threat System, znaczy stronkę sensową, która pokazuje, jakie zagrożenia były wykrywane w ostatnim czasie związane z... O, chyba przestało działać. Związane z ostatnim... Ale to działa. Przepraszam bardzo. Można tutaj coś zmienić. Tak właśnie wspomniałem, że używam strony SANS, ponieważ tam sobie jest jakby historia informacji o danym adresie IP w kontekście kilku zagrożeń oraz więc tam. A, okej, wróciło chyba to do. Wróciło. Dobra. Także tej bazy reputacyjnej stron do weryfikacji reputacji podejrzanych IP-ków, podejrzanych URL-i jest bardzo dużo.
warto używać wielu, ponieważ tak jak powiedziałem, niektóre reputacyjne bazy danych generują bardzo dużo takich false positivów związanych ze spamem czy jakimiś mniej groźnymi sytuacjami. W związku z tym możemy zablokować, ponieważ jeśli zablokujemy dany ruch i to po jakimś czasie może się okazać, że ten adres jaki już zniknął z tej blacklisty i normalny ruch został puszczony na tym IP-ku i niestety jakaś tam część biznesu może przestać działać. Jeśli głównie chodzi o to, jeśli mamy firmy, które z nami współpracują, chcą do nas się dostać. OK, jesteśmy tutaj. Tutaj jest przykład listy, która została, która jest takiego feeda, który dostarcza informacji na temat złośliwego oprogramowania, głównie o CryptoLockera, bo działa to na podstawie listy algorytmu DGA. DGA, który jest wykorzystywany przez złośliwe oprogramowanie, ale przede wszystkim ransomware wykorzystują tego typu oprogramowanie, więc można sobie to zaimportować do waszych urządzeń bezpieczeństwa, do waszych systemów, na przykład SIEMA i po prostu sprawdzać sobie, czy takiego ruchu nie widzimy w naszych sieciach. Inna stronka, która jest dosyć kolorowa, ale pokazuje ciekawe zależności pomiędzy różnymi IP-kami. Na przykład tutaj adres IP, który jest podejrzany, jest związany z takimi innymi wskaźnikami reputacyjnymi, jak z bazami reputacyjnymi, jak Zeus Tracker czy AlienVault, o których powiem za chwileczkę. Jest to. Tutaj inne zależności można sobie zobaczyć, więc jeśli coś widzicie w sieci swojej niepewnego, warto sobie sprawdzić na kilku stronkach bezpłatnych, co takiego, czy coś podejrzanego u was się nie dzieje i można szybko dokonać analizy. Jeśli macie problem z jakimiś podejrzanymi plikami, to możecie je wrzucić sobie do chmury, która wam, do jakiegoś sandboxa, który jest w chmurze, darmowy i może wam przeanalizować pewne pliki. Oczywiście należy pamiętać, że te pliki, żeby nie wysyłać jakichś firmowych danych, ponieważ nigdy nie wiemy, kto będzie analizował te dane. Zwykle firmy, które pracują, które z firmy antywirusowe mają jakieś specjalne kanały komunikacji takich plików dla firm, więc można to zrobić bezpośrednio z firmą, z bezpieczną metodą, z wykorzystaniem jakichś odpowiednich regulacji prawnych, aby mieć bezpieczeństwo, że te dane gdzieś tam nam nie wyciekną. Mimo wszystko nie polecam wysyłać żadnych plików z klientów z jakimś zainfekowanym Excelem do gdziekolwiek. OK, jeśli chodzi o społeczność bezpieczeństwa, no generalnie jeśli monitorujemy bezpieczeństwo, musimy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim żeby być na bieżąco, jakie są aktualne wektory ataku, jakie są zagrożenia, jakie są sztuczki wykorzystywane przez atakujących. No, oczywiście ta wiedza jest w internecie i można na przykład korzystać ze stron certowych, gdzie znajdują się różnego rodzaju ostrzeżenia związane z określonymi sektorami. Można również, oczywiście wszystkie blogi, fora, media społecznościowe, osoba, która zajmuje się defensywą, to jest dla niej dzień powszedni, żeby taki review sobie zrobić każdego dnia. Chciałem tutaj przedstawić kilka takich rozwiązań, troszkę bardziej zaawansowanych do tego, które trochę więcej pokazują o zagrożeniach. Pierwszy z nich związany jest z produktem AlienVault. Kolejny to jest data mining ThreatMiner. ISEC dostarcza feedów IOC zaawansowanych, natomiast są to feedy płatne, więc tutaj trzeba zapłacić im, żeby oni wysłali dla naszego sektora, bo możemy sobie wybrać sektor, czy jest to sektor finansowy, czy jakiś inny. Oni, szczerze nie wiem, ale z tego co wiem to dużo. No, natomiast tu możemy porozmawiać, bo wiem, musiałbym się dopytać. Wiem, że wiem.
No, w tym momencie ISEC dostarcza informacje, na przykład, że tytuły maili takie i takie są związane z daną kampanią. Oczywiście jakiś dostarcza również innych informacji, takich jak takie popularne IP-ki, URL-a i tak dalej. Natomiast jest bardzo dużo szczegółów, których nie ma, zauważyłem, że nie ma gdzieś tam na takich open source'owych stronach. Oczywiście firmy z branży, które są, duże firmy sobie mogą na to pozwolić, mniejsze trochę gorzej. Jest taka stronka Hackmageddonu, gdzie są przedstawione zagrożenia. Jeszcze takie, oczywiście wszystkie blogi związane z bezpieczeństwem. Ja osobiście używam, znaczy czytam Talosa, Spadiolabsa i Unit42. To są jakby takie blogi, które staram się przeglądać regularnie. Tutaj akurat jest widok z AlienVolta. Co my w takim feedzie widzimy? Jeśli się zalogujecie na stronkę AlienVolt, to możecie sobie przeglądać, jakie zagrożenia zostały ostatnio zaobserwowane. Wczoraj, zdaje się, chyba było 117 domen związanych z konfigurem. Tu jest sprzed kilku dni informacja o nowym jakimś zagrożeniu na POSA. Istnieje informacja, generalnie opis zagrożenia, klasyfikacja, czyli green, można się tą informacją dzielić według określonej społeczności. No i tutaj dostajemy trzy wskaźniki, dostaliśmy trzy wskaźniki IOC, które pomagają nam wykryć takie zagrożenie związane z domeną, z hashem pliku i z URL-em. Więc generalnie implementując jakiś search w naszej firmie, przeszukując logi w naszych systemach po tych trzech atrybutach, istnieje możliwość wyszukania być może takiej komunikacji w naszej firmie. Oczywiście może być to, możemy też również zaimplementować mechanizmy, które wykryją taką sytuację w przyszłości. Kolejna stronka, na przykład FredMiner, również dostarcza szereg informacji na temat zagrożeń wraz z dokładną jakby analizą, co się dzieje, co jest wektorem ataku, na co zwracać uwagę, co jest. Te wszystkie informacje można sobie wykorzystać w organizacjach po to, aby sprawdzić, czy coś takiego mamy. Hackmageddon. Na tą stronkę wpadłem przez przypadek. Wszystkie, tutaj są przedstawione ataki w zależności od sektora, czyli na przykład organizacje non-profit, organizacje związane ze zdrowiem, ze sportem. I na przykład jest opisana grupa, że grupa APT28 atakuje takie agencje, takie firmy i co robi, tak? Co robi? I czy to jest związane z cybercrime, czyli z przestępstwami, czy to jest związane z aktywizmem? Warto też takie informacje śledzić, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto kiedy w coś wyceluje. Albo już wycelowało. Oczywiście używanie IOC. Teraz bardzo dużo, niemal każdy system bezpieczeństwa jest w stanie dostarczyć wiele feedów automatycznie do swoich produktów. Umieszczają sensory, producenci umieszczają swoje sensory we wszystkich częściach świata po to, aby zebrać jak najwięcej informacji i wykorzystać ich w produktach bezpieczeństwa. Ja chciałbym tutaj opowiedzieć o kilku takich narzędziach, które służą do, które pomagają w zarządzaniu IOC. Akurat może o Palo Alto MyMedzie nie będę mówił, natomiast firma chwali się, że dostarcza bardzo dużo feedów z różnych źródeł. Ja osobiście będę chciał ten produkt poznać po to, żeby zastanowić się, czy nie wykorzystać feedów, które oni wykorzystują w swoich produktach. Jasne. Tak. Okej. Okay. Dobra. Tutaj jest akurat Mandiant daje taki jakby notatnik do zebrania informacji o IOC. Bardzo ciekawe tutaj są pola, atrybuty IOC, więc można to wykorzystać do notowania. Ja akurat lubię takie struktury drzewiaste, więc można sobie tutaj jakby notować i to jest przydatne dla analityków SOC, którzy mogą sobie gdzieś tam swoje notatki dodawać po to, żeby
żeby nawet na przykład kolega który ma więcej doświadczenia, spojrzał na to i pomógł w analizie. Okej, a tak naprawdę najbardziej mi się podoba do tej pory taki tool, który się nazywa Malware Information Sharing Platform. Jest to tool używany przez NATO i przez wiele certów na świecie. Z tego co wiem, w Polsce banki się dogadały, że będą używać tego toola do wymiany informacji o zagrożeniach bankowych. Nie wiem, na jakim to jest etapie. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć parę słów, że tutaj kilka miesięcy temu, chyba miesiąc temu, też był trening organizowany przez jakby autorów tego narzędzia podczas konferencji SCS. Ale oczywiście każdy ma dostęp do materiałów związanych z tym systemem. Możecie sobie tam wejść, ściągnąć wirtualkę, pobawić się nim, zobaczyć, czy wam to potrzebne. Generalnie ten tool umożliwia dodawanie informacji o zagrożeniach, co ułatwia pracę w zespołach związanych z detekcją, z analizą zagrożeń, ponieważ możemy sobie dodać informacje o pewnych zagrożeniach, pewnych wskaźnikach do takiej wspólnej bazy danych. Możemy porozumiewać się pomiędzy różnymi społecznościami, na przykład związanymi z naszym sektorem biznesowym, z naszym sektorem, w którym pracujemy i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że ta platforma ma sens, coraz więcej chyba. Darmowy. To jest open source, można sobie tam tworzyć różne rzeczy. Tutaj na dole jest, przepraszam, chyba w złą stronę poszedłem. Tutaj jest link do jakby treningu, tam jest szereg prezentacji, szereg informacji. Oczywiście autorzy proszą cały czas, żeby tam pomóc w udoskonalaniu tych narzędzi. Oczywiście być może są jakieś tam feedy, które są gdzieś tam płatne, natomiast sam w sobie platforma jest open source'owa. Natomiast słyszałem też, że kwestia wymiany wiedzy z innymi firmami. No jeśli dana firma zaloguje się, przypuśćmy, chce wykorzystywać ten system też zewnętrznie, nie tylko do własnych notatek wewnętrznych zagrożeń, ale również do publicznych, ale też wymienia się z różnymi informacjami, to trzeba się liczyć z tym, że jeśli my nikomu nic nie dostarczymy, żadnej wiedzy o zagrożeniach, to też będzie ciężko, żeby ktoś nam też tę informację przekazał. Tak wygląda mniej więcej ta platforma. Generalnie jest, krótko mówiąc, tak, można dodawać tu zwykłe informacje, różnego rodzaju wskaźniki, linki do analiz. Na pewno ułatwia to, sądzę, że musi to ułatwiać pracę ludziom, którzy zajmują się bezpieczeństwem, ponieważ wiele osób być może pracuje na jednym zagrożeniu, analizuje jeden problem i każdy, jak doda swoje przemyślenia na temat danego zagrożenia, powinno to lepiej organizować pracę takim osobom i wymieniać informacje o danym zagrożeniu. Jeśli chodzi. Okej, tu jakieś przykładowe są atrybuty, które są wykorzystywane w tym systemie. Oczywiście można tworzyć własne atrybuty. Taksonomię również zaimplementować szereg, w zależności od tego, co potrzebujemy. Możemy robić miksy. Możliwości są duże tego softu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to polecam po prostu się tym rzucić okiem na ten produkt. Być może to się przyda wam. Jeśli chodzi o wiedzę, aktualizację wiedzy. Tak jak wspomniałem wcześniej, na chwilę obecną zdarza się, że wiele analiz kończy się jakby, naszych wewnętrznych analiz może kończyć się jakby stwierdzeniem false positive'u, natomiast po kilku miesiącach może się okazać, że to były jakieś tam wskaźniki, które tak naprawdę były całością większej aktywności, więc warto wiedzieć, co mamy w organizacji, i notować właśnie wszystkiego rodzaju zagrożenia, chociażby takiego systemu MISP, żeby później umiejętnie skorelować te informacje. E,
Oczywiście wiedza w waszej firmie, tak tylko w miarę ciekawostki. Chciałbym powiedzieć, że atakujący zna lepiej firmę, strukturę niż wszyscy administratorzy w naszych firmach. Dlaczego? Ponieważ często jest taki bałagan w dużych organizacjach, że po prostu administratorzy sami nie wiedzą, są usługi, które nie są powłączane od wielu lat i tak naprawdę atakujący, jak dojdzie się, złapie taką maszynkę, to już jakby swój plan może wykonać bardzo szybko. I to w dużych firmach taki bałagan może się przydać. Widziałem kiedyś analizę takiego ataku. To jak później ludzie, którzy zajmowali się researchem, analizą tego problemu, pokazali listę hostów i tak dalej, całą strukturę firmy, to administratorzy byli zaskoczeni, że to jest ich firma, bo oni o wielu hostach w ogóle nie wiedzieli. Więc tak naprawdę to tak to wygląda. Jeśli chodzi o in-house research, czyli własny research, duże firmy sobie mogą na to pozwolić, jakieś certy. Natomiast małe SOC-i nie zawsze mają odpowiednich ludzi, żeby tylko wydedykować ich do szukania nowych zagrożeń, umieszczać, analizować ruch z jakichś chłonnych potów, innych sensorów. Ale duże global SOC-i czy też certy takie rzeczy robią, żeby wykryć anomalie. Kolejna rzecz jest związana z obserwacją czarnego rynku. Na czarnym rynku można, wiadomo, kupić sobie oprogramowanie i bez specjalistycznej wiedzy za $1000 i bez jakiejś tamkolwiek wiedzy na temat atakowania, później wykorzystać ten tool i zarobić na tym krocie. Na podstawie takiej dokumentacji RAND jest to jeden z chyba z lepszych dokumentów opisujących, jak działa czarny rynek. Wrzuciłem kilka slajdów do prezentacji, chciałbym o nich opowiedzieć. Tak jak wiemy, na samym dole są ludzie, tak zwani słupi, którzy kupują, handlują tymi różnymi produktami. Są ludzie, którzy są też pośrednicy. Są pośrednicy, którzy dostarczają usług. Jak wiecie, można kupić sobie DDoS-a jako usługę, można sobie kupić wiele innych usług. Troszkę wyżej są ludzie, którzy są ekspertami bezpieczeństwa, którzy wyszukują Zero Day, podatności Zero Day, którzy wyszukują, tworzą oprogramowanie złośliwe, tworzą, no tak, krótko mówiąc, złośliwe oprogramowanie i na samej górze są administratorzy, którzy zarządzają tym wszystkim. Coraz trudniej jest jakby rozpoznać komunikację pomiędzy ludźmi, którzy takie rzeczy nielegalne dostarczają, z tego względu, że coraz bardziej się zabezpieczają, używając różnych torów, VPN-ów i tak dalej. Kiedyś to były jakieś tam fora, e-maile, IRC, teraz troszkę trudniej ich wyśledzić. No ale jakie produkty można kupić? Exploit kity, Zero Day. Usługi, botnet, DDoS, to jest kilka dolarów, atak, wykupienie usługi DDoS-owej, no nie wiem, na godzinę, nie wiem, tam chyba za chwileczkę będę miał cennik, troszkę może nieaktualny, ale gdzieś tam powinien się znaleźć. Jeśli chodzi o takie wrażliwe dane, możemy sobie kupić dane kart kredytowych i je później wykorzystać. Tu jest całe portfolio związane z usługami, które są dostępne na czarnym rynku. Nie wiem, czy to widać tam dalej, ale tu, na dole jest link do na dole jest link do tych. Nie widać, okej, okay. Ale to. Tu są ceny, widzimy, że tu są ceny takich exploit kitów różnych rodzajów, że to są kwestia setek dolarów, setek kilkudziesięciu dolarów, a zwykły użytkownik może sobie kupić po prostu taki tool na czarnym rynku i próbować wojować świat, zarabiać na tym. Jeśli chodzi o współpracę z firmami, które specjalizują się w tym, oczywiście to jest usługa już uzależniona od wielkości naszej organizacji, od naszego portfela. Natomiast bardzo często firmy dopiero po ataku, jak już nic się nie da zrobić, wykorzystują współpracę z takimi firmami.
W zagranicą jest trochę chyba bardziej to popularne, natomiast w Polsce jeszcze nie do końca, być może nie było jakichś tam spektakularnych takich sytuacji, że firma nagle stanęła, znaczy były, ale być może te usługi są za drogie, żeby cały czas współpracować z takimi firmami. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale na Zachodzie już wiele firm korzysta z takich usług i cały czas jakby są w konsultacjach z takimi firmami. Tak. To są dane z tego cennika, z tego dokumentu RAND, który został opracowany przez grupę CHR-ów we współpracy z jakimiś niezależnymi ekspertami, z tego co wiem. To nie jest cały pełny. Ja tylko. Jeśli chodzi o cenę, no to ceny kart kredytowych tanieją. Coraz łatwiej, coraz taniej można kupić dane, wycieki danych. Natomiast podejrzewam, że jakieś tam, jeśli chodzi o jakieś no, zero day na iPhone'y są bardzo drogie, więc tak naprawdę to badanie było robione z 2 lata temu, więc tutaj ostatnie wpisy były tutaj z 2013 czy 2014. Polecam tutaj ten dokument, może tam będzie więcej informacji na temat tych cenników. Oczywiście to jest pewnie jakaś tam średnia cena na podstawie której to zostało oszacowane. Wracając do tematu, wracając już jakby powoli kończąc tę prezentację, generalnie po co nam te wszystkie feedy, po co mamy się trudzić, patrzeć te jakieś IP-ki, ściągać? No generalnie po to, żeby poprawić nasze bezpieczeństwo. Możemy, monitorowanie powinno odbywać się 24 na dobę i nasze logi, które są korelacje różnego rodzaju zagrożenia, powinny być korelowane również ze wskaźnikami IOC. Możemy specyficzne zagrożenia sprawdzać w systemach, które jakby mają bazę wiedzy o zagrożeniach i możemy też odwrotnie. Możemy zasilić nasze systemy bezpieczeństwa wskaźnikami IOC. Dlaczego? No w informacji trzeba pamiętać o tym, że mając wiedzę, że threat intelligence to jest przede wszystkim wiedza o tym, co może nas spotkać, a my wiemy już, co nas spotkało. My wiemy, co nas spotkało, jakie ataki, jakie firmy, z czym mieliśmy problemy, jakie mamy podatności. Jest to bardzo pomocne właśnie w analizie, w skróceniu czasu wykrycia. Dlaczego? Zaraz właśnie powiem dlaczego. Jest taka też metodologia obrony, walki obrony przed przestępcami. Cyber kill chain, generalnie w zależności od fazy ataku podejmowane są odpowiednie metody działania. Więcej o tym, na ten temat mówiłem troszkę podczas konfidensa w tym roku, więc jak ktoś jest zainteresowany, może sobie gdzieś tam wygooglować albo w ogóle o tej metodologii, o tej metodzie. Jeśli chodzi o takie dosyć ważne informacje dla nas, są takie, że czas wykrycia według wielu firm troszkę ten wskaźnik inaczej wygląda, natomiast na pewno nie wygląda to dobrze, że ataki APT, zaawansowane ataki są wykrywane dopiero po 469 dniach, na przykład według badania firmy Manian. Na świecie troszkę lepiej to wygląda, natomiast zastanówmy się teraz o tych feedach. Jeśli widzimy w kontekście tych feedów, ile atakujący może zrobić w tym czasie. To jest bardzo, bardzo dużo. My o tym nawet nie wiemy, że ktoś w tym momencie ktoś może u nas siedzieć na naszych serwerach, a my się o tym dowiemy dopiero po jakimś czasie, jak już nam dane wypłynęło. Weźmy taki przykład, na przykład złośliwe oprogramowanie, które zostanie wykryte w ciągu 6 miesięcy, może być spowodowane tym, znaczy jakie są skutki. Zwykle wyciek danych, to, że stracimy karty kredytowe klientów, no to jest oczywiście duże koszty i tak dalej.
duża strata. Natomiast jeśli tych danych nie, jeśli te dane wykryjemy, przypuśćmy po 18 miesiącach, to te dane, te karty kredytowe już będą wykorzystane. Tam przynajmniej jeszcze możemy coś zrobić, możemy jeszcze zablokować te karty, coś tam poinformować użytkowników, coś z tym zrobić. Natomiast po 18 miesiącach to już tak naprawdę te dane, te konta są wyczyszczone. Bardzo często. Tak podsumowując, generalnie Threat Intelligence jakby ma na celu przyspieszyć wykrywanie incydentów bezpieczeństwa poprzez właśnie udoskonalanie swojej wiedzy na temat atakujących. Jeśli znamy swojego wroga, to też troszkę wiemy, jakich metod może użyć. Możemy się przygotować na coś nowego, o czymś nie wiemy. Oczywiście na podstawie tego możemy ukształtować polityki, nasze polityki bezpieczeństwa. Nasze polityki bezpieczeństwa, czyli poprawić, zaimplementować odpowiednie, widząc na przykład w jakimś, bardzo często podczas feedów, podczas różnych zagrożeń, podczas różnych notyfikacji, ostrzeżeniach, certów, czy to z amerykańskich, czy to z polskich, można dostać szereg rekomendacji, że należy włączyć pewną usługę, należy wyłączyć pewną usługę, należy ustawić pewną konfigurację na urządzeniach i te wszystkie, być może nie mamy jakiegoś tam systemu i być może trzeba tutaj zadbać o to, żeby poprawić to bezpieczeństwo. Generalnie chodzi o to też, żeby poznać atakujących, żeby wiedzieć, co oni mogą nam zrobić i żeby umieć, żeby mając tą wiedzę, jesteśmy w stanie skutecznie, ale skrócić czas wykrycia takiego ataku. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą tematyką albo tematyką związaną z Security Operations Center, to polecam tutaj pozycję pierwszą pozycja pierwsza dotyczy zagrożeń, dotyczy threat intelligence. Jak ktoś chce jakby więcej szczegółów uzyskać na ten temat, polecam tą krótką pozycję. Jak ktoś pracuje w defensywie, Blue Team Handbook jest dosyć takim ciekawym, taką ciekawą propozycją, albo Crafting the InfoSec Playbook. Dodatkowe linki związane z Threat Intelligence, analiza APT wykonana przez pewną firmę. Tam jest dokładnie opisane, co atakujący robi, jakie maile, jakie wszystkie szczegóły można zobaczyć, jak taka firma profesjonalna rozpisuje takiego atakującego i chwali się o tych sukcesach po kilku latach, jak już wiele producentów bezpieczeństwa generalnie już rozpoznało to zagrożenie, a dana firma chce się jakby na przykład pochwalić osiągnięciem. Oczywiście, żeby mieć bieżącą informację o atakujących, to trzeba jakby współpracować pewnie cały czas z takimi firmami, które się w tym specjalizują. Parę słów teraz o chapterze IC Security Chapter Poland, do którego należę. Chciałem się zapytać, ile osób na sali ma tutaj certyfikat CISP? Są tacy ludzie? O, jest trochę, fajnie. Generalnie jest tak, że opowiem może, czym się zajmujemy. No, CISP jest to jeden z takich popularniejszych certyfikacji. Nie będę generalnie mówił, co to jest organizacja IAC, natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że w Polsce jest 415 ludzi, którzy mają CISPA. Czy to dużo, czy to mało? Trudno mi powiedzieć, moim zdaniem nie jest to duża liczba na tle Europy. Natomiast być może dlatego ten certyfikat jest taki dosyć polecany, czy też dosyć poważany. Jeśli chodzi o inne certyfikaty z bezpieczeństwa tej organizacji, to tak to wygląda. Nie wiem, czy kogoś to interesuje. Okej, kilka słów o naszym stowarzyszeniu. Generalnie nasze stowarzyszenie zajmuje się tym, że odbywamy spotkania co miesiąc. Mamy spotkanie, trwa 2 godziny, rozmawiamy o bezpieczeństwie, zwykle są 2 prezentacje. Mamy jakieś tam plany bardziej ambitne, ale dopiero jak będziemy mieć stowarzyszenie, to będziemy coś bardziej aktywnie działać. Spotkania są darmowe dla wszystkich. Jak ktoś by chciał przyjść na spotkanie, to bardzo zapraszamy. Kolejne spotkanie prawdopodobnie odbędzie się 27 października. Jeśli chodzi, tutaj jest nasz adres e-mail, nasz profil na LinkedInie oraz, przepraszam, nasza strona www.
oraz e-mail do naszego zarządu. Jeśli chcecie być prelegentami, u nas nie ma sprawy. Wszystkie tematy bezpieczeństwa są u nas podejmowane. Generalnie koncentrujemy się na tym, że po prostu rozmawiamy o bezpieczeństwie i to jest jakby główny cel naszej aktywności. Jeśli chodzi o tematy, jakie poruszaliśmy na naszym spotkaniu, to były tematy związane z Security Operations Center, były tematy związane z wykrywaniem podatności, z pentestami, z kryptografią. Tutaj jeden nawet kolega jest na sali. Tematy związane z kryptografią, ale też również i tematy miękkie, takie jak rekomendacja D, czy jakieś inne tematy. Bardzo gorąco zapraszam do tego, żeby być może dołączyć, przyjść na spotkanie. Nic to nie kosztuje. W tym momencie jakby nie mogę powiedzieć, kiedy będzie następne spotkanie, bo jeszcze nie jest potwierdzone, więc dlatego tutaj odsyłam do, żeby sprawdzać informacji na naszej stronce, albo wysłać maila z zapytaniem. Jeśli jesteście zainteresowani, to dodamy was do takiej listy dystrybucyjnej, to będziecie informowani o wszystkim, co się u nas dzieje. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moje prezentacje. Przepraszam, że tak szybko, ale nie, wydawało mi się, że się nie wyrobię, ale zostało kilka minut. Ostatnio jak ćwiczyłem tę prezentację, to zajęło mi to 1,5 godziny, dzisiaj trochę szybciej, więc pewnie niektóre rzeczy pominąłem. Więc jak są jakieś pytania, to bardzo proszę. Mikrofon, można prosić mikrofon? Dobra. Jaki jest koszt uruchomienia i wdrożenia zespołu Threat Intelligence w firmie? Czy może się orientujesz, były jakieś badania? Powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem tego. Nie chcę tutaj zgadywać. Można podpytać firmy, które to mają, duże Global Soki, ale to są. Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Sądzę, że mała firma, jakby nie pod. Małej firmie chyba łatwiej wykupić jakąś usługę z zewnątrz. Niż po prostu robić swój zespół. Natomiast duża firma, która chce się czymś pochwalić, no to zwykle buduje. Teraz no jest, tak jak wczoraj była prezentacja jednego przedstawiciela, to widać, że po prostu firmy budują, bo na podstawie tych różnych podatności, wykryć takich, on budują jakby swój PR, więc w tym momencie, no ale to są już gigantyczne firmy, duże firmy, więc tak to wygląda. Znaczy 15 osób do SOC-a. Jeśli chodzi o SOC-a, SOC ma tam pierwszą, drugą, trzecią linię, to są jakieś podstawowe mechanizmy, gdzieś tam operacje związane z wykrywaniem. Natomiast oni mają dodatkowy, z tego co wiem, mają dodatkowy jakby zespół ludzi, którzy jakby wykrywają, robią research'e i to jest, to oni są rozsiani po świecie gdzieś tam i tak to wygląda. Więc, czy moje pytanie jest dosyć proste, ono wynika głównie z tego, że jeżeli ktokolwiek myśli o tym i chciałby to przekonać jakby zarząd własnej firmy do uruchomienia takiego programu, no to jest jedna z podstawowych zmiennych, które są potrzebne do podjęcia decyzji przez zarząd. Tak? Zgadza się. Oczywiście zgadza się. Ja tutaj właśnie też nie ukrywam, że wiele rozwiązań jest open source'owych. Wiele rozwiązań można wprowadzić, że tak powiem, za darmo. Nie każdy musi kupować feedy płatne. Ważne, można używać open source'a jak najbardziej, tylko trzeba też wiedzieć, że ten open source może generować dużo false'ów, ale wiedza, jakiekolwiek wskaźniki o jakichś potencjalnych zagrożeniach może nam się przydać podczas analizy. Jeśli na przykład analityk widzi coś, jakieś nietypowe zachowanie, nietypowe zagrożenie, czy też pracownik, cokolwiek, i sprawdzi sobie, dostałem maila z jakiegoś e-maila, sprawdzi sobie takiego e-maila w jakiejś tam reputacyjnej bazie danych, czy to nie musi być to płatne. Wiadomo, jak jest płata, to ktoś tam, to pewnie automatycznie może to zablokować, natomiast sprawdzi sobie w takim Alien Vault'cie czy w jakimś innym systemie, mówi, o wow, ten system jest, coś złośliwego, dobra, blokujemy albo coś tam robimy z tym dalej, więc jak najbardziej. Oczywiście no, znam mało firm, które używają takich rozwiązań płatnych, ale zaczyna się to chyba rozwijać w tym temacie, że firmy chcą, rozwijają te swoje usługi.
z firmy bezpieczeństwa i też no jedna firma na przykład, taki przykład powiem, że jedna firma, nie powiem jej nazwy, ale umieściła sensory w Chinach, bo twierdzi, że najwięcej ataków, że najpierw ataki odbywają się w Chinach, a potem dopiero gdzieś tam uderzają w Europę i tak dalej. Tylko że w Chinach nikt tam tego do końca nie monitoruje. Mając sensory w Chinach, są w stanie przygotować sygnatury w swoich produktach bezpieczeństwa. Na ile to jest wiarygodne, trudno mi powiedzieć, natomiast według ich badań wykrywają dużo szybciej pewne zagrożenia ze względu na to, że mają dużo sensorów w Chinach. Czy są jeszcze jakieś pytania? Okej, chyba nie ma, to w takim razie dziękuję bardzo za uwagę.